swoje umiejętności właśnie w oktagonie. Pierwsza piąteczka i zaczynamy. Ostatnio Ambroni najlepiej zaczął, bo już po kilku sekundach leżał po ciosie Szewczyka, ale udało mu się odwrócić losy pojedynku. Na razie jeszcze nie mamy ciosów. Zaczyna lewy, prawy Ambro, ale nie doszło do twarzy. O i od razu obala, i pięknie! Co za wyniesienie! Ależ wyniesienie! Ale czy będzie tutaj gilotynka? Jest ręka, ale raczej się nie zapowiada tutaj nic groźnego. Powiem szczerze, kiedy zobaczyłem latającego Ambro, już się spodziewałem, że będzie piękny rzut. Nie udało się tego zbyt dobrze wyciągnąć. Mówię teraz o dźwigni, chociaż może... No tak, coraz bardziej dopinana jest, ale tam bodajże jest ta gilotyna przez rękę, a gilotyna przez rękę jest możliwa do zrobienia, ale jest naprawdę bardzo trudna. Dużo sił będzie kosztowało. Oj, teraz wstaje Ambro bardzo inteligentnie i mógłby dożej teraz... I ponowne wyniesienie! To lubimy, piękny slam Fame MMA! Naprawdę doskonałe są te wyniesienia i slamy. Jeżeli teraz Ambro wyciągnie prawą nogę, będzie miał swojego przeciwnika w gardzie, a z gardy można już kombinować z różnego rodzaju poddaniami. No tak, ale z drugiej strony widzimy, że jest tutaj pozycja dominująca. Czekamy, żeby rozpuścił te ręce. Przypomnijmy, 3 rundy po 3 minuty, 90 sekund przerwy pomiędzy rundami, a Piotr Szczurek na razie chyba wygrywa tę walkę. Zbyt dużo ciosów nie było, były za to dwa grzmotnięcia rywalem o matę i teraz lewy spada na głowę Dawida Ambro. Dawid oddaje, ale to nie są na tyle mocne ciosy, by mogły sprawić rywalowi krzywdę. Dziwna. Oj, przekłada nogę. Tak. Zaraz będzie może jakaś gogoplata, albo omoplata, bo zobaczmy, jest, oj, gdyby teraz go złapał za głowę i przyciągnął do swojego piszczela, mogłaby być gogoplata, panie i panowie, to jest niespotykane. Próbuję, ale nie uda się, nie uda się. Ale gdyby to się udało, to biegłoby cały świat MMA. A teraz kombinuje tutaj Ambro, skręca się, czyżby po trójkąt? Bardzo ładna praca z dołu Ambro, powiedziałbym nawet zaskakująco dobra. Bo tak jak powiedziałeś, techniki, które naprawdę wykonują zawodnicy z tym najwyższym poziomem technicznym. Zobaczmy, noga jest przełożona, musiałby tylko to wszystko ładnie dopiąć, choć wydaje się, że jest daleko, a Piotr Szczurek dobrze mu to utrudnia, zdając kolejne ciosy. Cios za ciosem tutaj jest obok nas narożnik miejskiego drwala, który tak krzyczy, że my sami siebie nie słyszymy, próbują mu podpowiedzieć, co teraz zrobić, ale raczej Piotrek nie jest zagrożony, chociaż... Próbuje trójkąta dopiąć i według mnie ten trójkąt jest. Piękny slam! Do 3 razy sztuka, panie i panowie! Ale dopina, dopina, według mnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, może mieć tego trójkąta. 10 sekund! Czy miejski dwal? Tak, miejski dwal wyciąga głowę i ma pozycję boczną. Przypomnijmy, łokcie w Fame MMA są zakazane, jednakże w pojedynku Murański Tańcula. Łokcie, łokcie będą mogły kroić rywali. Bardzo dobra runda w wykonaniu zarówno jednego, jak i drugiego, a więc to te bardzo wysokie rzuty, które robił miejski drwal, no i później ta doskonała praca parterowa Ambro. Oj, ja tylko żałuję, że ten pierwszy rzut nie udał się miejskiemu drwalowi. Slamy to jest coś pięknego. Wielokrotnie widzieliśmy nokauty poprzez rzuty. No tutaj mogło to wyglądać lepiej. No tak. Ale próba doskonała, czekamy na kolejne. No tak, ale już ten drugi... Oj! Nie kłamał z tym judo, ale przypomnijmy, pewien pan również nie kłamał ze swoim judo, bo gdy wszyscy się śmiali, on wygrał balachom. Mówimy oczywiście o hejterze, który ostatnie starcie wygrał z Rafoniksem 7 sekund. Tutaj naprawdę doskonałe akcje, tu widzimy także bardzo przytomne zachowanie, tak, a więc ten trójkąt już wchodził, szybkie wyprostowanie się, a więc obrona i rozbicie rywala. Gdyby, powiedzmy, wyżej go wyniósł, no to faktycznie mógłby być nos. Panowie zaczynają galę naprawdę z wysokiego C, oj, będzie ciężko potem innym zawodnikom dogonić ten poziom. A jeżeli chodzi o punktowanie pierwszej rundy, Karolu, stoczyłeś pierwszą wapię w historii polskiego MMA, więc ty wiesz o tym sporcie naprawdę wiele. Jak ty byś to ocenił? Ale teraz mi zabiłeś klina, tak, powiem bo z jednej szczerze. Strony Ambro próbował dźwigni, ale z drugiej był rzucany. Cały czas na górze był Piotr Szczurek. Ciosów nie było zbyt wiele. Sędziowie wolą akcje dominujące. Wolą. Nie? Czyli i myślę, że rwal, tak może iść. Chociaż... Ale jednak te próby końcówek były bliskie. Było ciekawie. Zaczynamy. Ambro trafia lewym. Teraz od razu schodzi i chyba gilotynę włapał Ambro, gdyby teraz skoczył nogami na jego biodra. Znowu. Kolano!
jeszcze raz. Piękny rzut! Co to było? Ależ nam tutaj rzuca. Właśnie takich zawodników kochamy najbardziej, a Piotr Szczurek może sobie tutaj naprawdę pięknie wytorować swoją własną drogę do Fame MMA, do kolejnych starć. No i właśnie, teraz można tą walkę śmiało pokazać hejterom i powiedzieć, o co wam chodzi, gdzie tutaj nie ma dobrego poziomu sportowego. To dopiero pierwsza walka, ale oczywiście wiemy, o co chodzi. Poziom wzrasta, to już nie są pierwsze gale Fame MMA, to już jest gala numer 10, a poziom sportowy rośnie zdecydowanie z eventu na event. Dobra praca Ambrose parterowa, natomiast to, co już właśnie powiedzieliśmy teraz, jeżeli chodzi o ocenę, sędziowie wolą lepiej oceniać zawodników z góry, a znowu miejski rywal cały czas jest z góry. Przejście, pięknie, Szczurek w półgardzie. Krzyczą dosiad, ale nie, wrócił Ambro. Wydaje mi się jednak, że Dawid popełnia mały błąd w swojej taktyce, ponieważ cały czas jest na plecach, on powinien próbować wstawać. On próbuje wyczarować jakieś dźwignie, ale w ten sposób może dać się przeleżeć, a kolejna porażka Fame'a na pewno nie byłaby mu na rękę. No właśnie, a przypomnijmy, że walki trwają 3 rundy po 3 minuty, a więc no ten czas dosyć szybko upływa. Akcja, nic nie robisz. Co teraz zrobi Szczurek? Dostaje ciosy, ale wiadomo, że z dołu te ciosy nie ważą aż tyle. Ciągle tam szuka tego albo trójkąta, albo tej go-go platy. Że próbuje przepchnąć nogę, pomaga sobie dłonią. Została minuta pierwszej, drugiej rundy. Krzyczy narożnik Szczurka, uważaj na balachę, uważaj na balachę. Oj, czyżby mieli powoli rację, że będzie znowu D'Ambro próbował poddawać? A i teraz będzie miał boczną i Piotr Szczurek zdecydowanie będzie miał teraz jeszcze większą przewagę w tym starciu. Ambro naprawdę musi zacząć brać się w garść. I wchodzi pod osiad, czy się uda, brakuje milimetrów. Teraz Ambro, gdyby się mocno zerwał w prawo, mógłby go z siebie zrzucić, ale nie, nie uda się, chociaż w tym całym kociole mamy pułgar. Bardzo mi się podoba praca Ambro z dołu, natomiast no niestety ona nie jest do końca efektywna. Szczególnie, kiedy runda trwa 3 minuty. A no właśnie. Bo drugą rundę, panie i panowie, zdecydowanie wygrywa Piotrek, czyli miejski drwal. I jeżeli nie mylimy się za bardzo, to w tym momencie jest dla niego najprawdopodobniej 2-0. Więc jeżeli Ambro chce wygrać to starcie, no to w trzeciej rundzie musi postawić wszystko na jedną kartę, a przypomnijmy, tlenowo powinien stać lepiej, bo w końcu to on się przygotowywał, miał cały obóz przygotowawczy. No i właśnie, widzieliśmy na początku rundy, bardzo ładnie Ambro złapał za głowę, parę razy poczęstował kolanem. Właśnie, widzą państwo to na powtórkach, kolano na głowę, potem kolano na brzuch, a potem świetne, co to był za rzut! A no właśnie, i to jakby zamazuje ten dobry obraz. Takie rzuty chcemy oglądać. Rewelacja, rewelacja. Niezwykle efektowne i zarazem efektywne działania miejskiego drwala. Chciałem powiedzieć, że moglibyśmy zobaczyć walkę dwóch judoków, bo to jest nawet ta sama waga, ale chyba jednak nie. A że jesteśmy na otwartym YouTube i mamy otwarty czat, no to panie i panowie, kto by wygrał takie starcie? Miejski drwal, czy może jednak hejter? No, być może doczekamy się takiego pojedynku. Szybka ankietka, póki jesteśmy razem z wami. Przypomnijmy, po dwóch pierwszych walkach wszyscy oglądający będą musieli skorzystać z pay-per-view, ponieważ znikniemy z otwartego YouTube'a. A za chwilę trzecia runda pierwszej walki tej 10. Myślę, że Ambro musi starać się no nie dać rywalowi klinczować, bo jak widzimy, umiejętności obalania zdecydowanie ma po swojej stronie miejski rywal większe niż Dawid. Tak więc, może tym razem boks? Myślę, że jeżeli Dawid Ambrozia chciałby wygrać tą walkę, to po prostu musi iść zdecydowanie do końcówek. Nie bać się utraty pozycji, tylko z całych sił iść do końcówek. Albo nie dać się obalić. Piękna piątka i zaczynamy. I zaczynamy. O, zaczyna mocno, cios za cios, ale wpada w rywala. Bardzo ładnie. Ale znowu. Dlaczego Ambro nie punktował? Dlaczego Ambro nie trzymał dystansu? On od razu chciał znokautować rywala, a to się skończyło w ten sposób, co w pierwszych dwóch rundach. A no właśnie,
taka jest jakby forma, że jeżeli przeciwnik bardzo mocno napiera uderzeniami, wtedy otwiera się na obalenia i pięknie, pięknie wykorzystuje to miejski drwal. Narożnik Piotra Szczurka wariuje nam tutaj, krzyczą w niebo głosy cały czas, uderzaj, uderzaj, młotki, młotki. Ponieważ chcą, żeby sędzia Piotr Jarosz nie podniósł obu zawodników do stójki. No i bardzo słusznie, bo to, co już zwróciliśmy uwagę nawet w pierwszej rundzie, że on bardzo ładnie wywraca rywala, ale z tych pozycji dominujących no już nie jest tak niebezpieczny, jak mógłby być. Ambro w ogóle nie próbuje wstawać. W ogóle. Myślę, że nie próbuje, dlatego że liczy na te poddania. No ale sami widzimy, że tu bardzo daleko na razie do tych poddań. Ale zostało 100 sekund. 100 sekund, żeby poddać swojego przeciwnika, który skoro ma świetne rzuty, to pewnie ma też dobrą defensywę przed różnego rodzaju poddaniami. Ambro musi próbować wstać, a Szczurek musi próbować utrzymać swoją pozycję. Dużo emocji, zwłaszcza w narożnikach, jeżeli oczywiście można takie coś powiedzieć przy oktagonie. Tak, narożniki oba wariują. Jedni krzyczą trzymaj, drudzy krzyczą uciekaj, ale tu trzymanie wychodzi zdecydowanie lepiej. Coś mi się wydaje, że miejski drwal w piękny sposób, skoro drwal, to wrąbał się wręcz do federacji i nie dał się zarąbać w pierwszej walce. Zostało 50 sekund. Jeżeli nie da się skończyć, to wygra, a to pewnie da mu kolejne pojedynki w Fame MMA. Wszystko tak na to wskazuje. On sam mówił, że takiej federacji się nie odmawia. Jak tylko usłyszał ofertę, on wiedział, że musi ją wziąć. Więc skoro to jakiegoś rodzaju było marzenie dla Piotrka, no to wykorzystuje naprawdę idealnie, a sędzia podnosi ich do góry. Mimo ciosów będziemy mieli wznowienie. Sędziowie, że nie byli na tyle aktywni, ale zostało 20 sekund. No to Ambro teraz musi naprawdę włożyć całą siłę w swoje ciosy, ale od razu w nogi. Broni Ambro, ale to zabiera mu czas. 12 sekund. Jeżeli Ambro w jakiś cudowny sposób teraz nie złapie gilotyny albo nie wstanie, nie uderzy mocno, to chyba będzie koniec na korzyść jego rywala. Ciężko wstawał. Widzieliśmy, że nawet sędzia musiał interweniować. Mamy koniec trzeciej rundy. Tak, 9 minut parterowej batalii. Piotr Szczurek, Dawid Ambroziak. Panowie są bardzo zmęczeni, ale tam nie było w ogóle złej krwi. Tam była tylko i wyłącznie dobra krew. I teraz będziemy już za chwilkę mogli poznać pierwszego zwycięzcę na Fame 10. Jeżeli na otwarcie pierwsza walka jest naprawdę tak interesująca, tak bogata w różne akcje techniczne, to co będzie dalej? Oj, będzie ciekawie. A w następnym starciu, przypomnijmy, Mikołaj Śmieszek zmierzy się z Michałem Gałą, czyli Polish Top Model. Czy Top Model będzie potrafił się bić? Zobaczymy. Ale ekipa warszawskich koksów bardzo mocno mówiła, znaczy bardzo dużo mówiła o tym, że bardzo dobrze spisywał się na sparingach. Może być ciekawie. Sędzia już woła obu zawodników, więc czas na decyzję i na wywiady w oktagonie. W pierwszym pojedynku jubileuszowej gali Fame MMA 10 po jednogłośnej decyzji sędziów zwycięzcą zostaje Piotr Miejski Drwal Szczur!